Witamy w przystanku Moda. Nie od dziś wiadomo, że długie korytarze Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego zostały stworzone po to, aby każdy student mógł się poczuć jak na prawdziwym wybiegu mody. To samo tyczy się wykładowców. Ciebie najlepiej ubranym wykładowcą na naszym wydziale? A myślę, że Weronika Świercińska-Głownia. Dlaczego? Dlatego, że ma swój styl taki charakterystyczny i jest bardzo wyszukana taka kobieta, która ma smak, swój gust i bardzo mi to się podoba w niej. Dla mnie wykładowca powinien ubierać się elegancko, ponieważ jest to bardzo reprezentatywna funkcja i powinien dawać przykład właśnie swoim studentom, ponieważ zazwyczaj są osoby też starsze, więc już moim zdaniem przynajmniej trochę nie przystoi im przychodzić na wykłady, na przykład, nie wiem, w dresach. Profesor doktor Piasecka, przepraszam, ode mnie z Wydziału z Psychologii Stosowanej. Myślę, że jest elegancką kobietą i zawsze wygląda z klasy. Najlepiej wybranym wykładowcą? Wydaje mi się, że pani Weronika Świerczyńska. Dlaczego tak uważasz? No jest bardzo elegancka, ale też taka świeża i widać, że ma poczucie swojego stylu. Myślę, że doktor Weronika Świerczyńska-Głownia bardzo, bardzo fajnie wygląda i ma taki swój styl. A oprócz tego bardzo też mi się podoba wygląd pana Bogdana Fischera, ponieważ jest taki elegancki, z klasą i widać po nim, że lubi wyglądać tak bardzo estetycznie. Oczywiście, że pani doktor Świerczyńska-Głownia. Biorąc pod uwagę wypowiedzi studentów, postanowiłyśmy porozmawiać z najlepiej ubraną wykładowcą. Ile zajmuje pani tak mniej więcej przygotowanie się przed wyjściem na uniwersytet? No, to jest dość trudne pytanie, takie bardzo kobiece. Tak licząc włosy, stylizacja, makijaż. Mhm. To w zależności od tego, czy zaśpię, czy nie. Jeżeli nie zaśpię i mam sporo czasu, to faktycznie w 40 minut. A jeżeli zdarzy mi się, że trochę później zadzwoni mi budzik, jestem w stanie wyjść z domu w 10 minut. Chciałam się spytać, czy uważa pani, że ubiór wykładowcy ma duże znaczenie na jakość prowadzonego wykładu i odbiór przez studentów? Uważam, że wygląd jest częścią pracy wykładowcy. I tak naprawdę przez to, że jesteśmy wykładowcami Uniwersytetu Jagiellońskiego, to zobowiązuje nas do trzymania pewnego standardu i utrzymywania się w pewnych kanonach. W związku z tym uważam, że szacunek zarówno do instytucji, jak i dla studentów wymaga tego od wykładowcy, żeby wyglądał w sposób schludny i przede wszystkim zgodnie z oczekiwaniami, jakie studenci mają na temat tego, jak ma wyglądać wykładowca. A czy uważa pani, że moda jest sztuką? Moda jest indywidualną kreacją i wyrażaniem samego siebie. To chciałam się w takim razie spytać, co wyraża pani przez swój ubiór? O, to trudne pytanie. Co ja bym chciała wyrazić, w jaki sposób wyrazić siebie? W taki sposób, że jestem poukładana i jestem... W pełni szanuję osoby, z którymi się spotykam, zarówno w pracy z innymi wykładowcami, jak i ze studentami. A w jakich sklepach najczęściej pani kupuje? Tak mniej więcej, sieciówki, czy może jakieś metki projektantów? Nie, absolutnie metki projektantów nie, ale nie ukrywam, jak mam okazję kupić ubranie z metką projektanta. Dobra, przyznaję się, mam kilka takich rzeczy w szafie, natomiast co do zasady i na co dzień zdecydowanie sieciówki. To jeszcze ostatnie pytanie. Czy zdarza się pani czasem zaszaleć i wpaść w szał zakupowy, w ten wir zakupowy, szczególnie na wyprzedażach? No, po wykładach z ekonomii i marketingu chyba nie powinnam się do tego przyznawać, więc jako wykładowca powiem absolutnie nie. Jako kobieta powiem tak, oczywiście. Dziękujemy za obejrzenie naszego pierwszego odcinka. Jeśli wam się podobało, dajcie łapki w górę. Możecie również śledzić nasz fanpage, do którego link znajdziecie w opisie. Do zobaczenia!